Kuby i Bubla. Choroba, słabość, wymamrotał pan Waldemar, nie odrywając wzroku od krzyżówki. Na 6 liter. Niemoc, odpowiedziała babcia Joasia, po czym wyjęła ze schowka odkurzacz i podłączyła go do prądu. Pan Waldemar pokiwał z uznaniem głową. A błahy, marny, nic nie wart? Zawołał, przekrzykując hałasujące urządzenie. Na 9 liter? Nikczemny, odkrzyknęła babcia Joasia, po czym przesunęła komodę i wygarnęła zza niej kłęby kurzu. Nikczemny, przysalabilizował pan Waldemar, starannie wypełniając kratkę za kratką. Nikczemny, zgadza się, bardzo dobrze. A ładny, miły, piękny, wrzasnął do klęczącej pod stołem babci Joasie. Na ile liter? Na 7. Nadobny, wystękała, po czym zrolowała chodniczek i wyciągnęła go na korytarz. Jasne, nadobny. Pan Waldemar aż klasnął się w udo, że też sam na to nie wpadłem. To przez ten hałas, spojrzał z wyrzutem na poparkujący odkurzacz, a potem znów pochylił się nad krzyżówką. Była rozwiązana niemal w całości. Pan Waldemar przyglądał się z zadowoleniem wykaligrafowanym literom, dużym, wyraźnym i ładnym. Całe życie szczycił się swoim charakterem pisma. Nigdy nie bazgrał, nawet w szkole. Porządek przede wszystkim. Pomazana, pokreślona krzyżówka budziła w nim obrzydzenie. Dawniej mówiono tak na kobietę, przeczytał w zamyśleniu. Może niewiasta? Zasapana babcia Jasia odpowiedziała, wznosząc miskę z wodą. Niewiasta? Zdziwił się pan Waldemar i zaczął przeliczać kratki. No jasne, niewiasta, 9 liter. Zapisał, co trzeba, a potem zerknął karcąco na babcię Joasię. Moja droga, musisz jednocześnie odkurzać i myć okna? To mnie rozprasza. Nie mogę odgadnąć najprostszych haseł, na przykład łajdak, drań, huncwot. Nic po nim, przerwała mu babcia. Po czym plasnęła ścierką o podłogę i wyszła.